Viva Jesu! Chciałabym dzisiaj opowiedzieć Wam trochę o pokorze. Nie dlatego, że jestem w tym specjalistką, ale żeby podzielić się z Wami własnym doświadczeniem odkrywania, czym właściwie jest pokora. Kiedyś wydawało mi się, że pokora to takie milczące schylanie głowy na wszystko, co się dzieje w moim życiu i na wszystko, co inni mówią. Jednak z czasem, a z tym wiązał się ogromny wysiłek poszukiwania prawdy o sobie, odkryłam, że pokora to prawda o sobie, to stawanie w prawdzie przed Bogiem i przed sobą samym. I tak naprawdę, ćwicząc się w tej pokorze, staram się każdego dnia stawać przed Panem w prawdzie i mówić Mu wszystko, co jest we mnie, dokładnie wszystko. I może zapytacie, po co mówić to wszystko, skoro i tak Pan Bóg to wie. Jednak po pierwsze, On chce sprawdzić, czy znacie tą samą wersję. Po drugi, bardzo lubi Cię słuchać. A po trzecie, gdy wypowiadasz i wyrażasz siebie, to tak naprawdę robisz miejsce w swoim sercu na Jego miłość, na Jego łaskę, na Jego uzdrowienie, a przede wszystkim doświadczasz, że prawda uwalnia. Dodatkowo, kiedy stajesz przed Bogiem w prawdzie i przed sobą, to On uczy Cię stawania w prawdzie przed drugim człowiekiem. Myśląc o Maryi i o pokorze w jej życiu, przychodzi mi do głowy takie sformułowanie, którym określamy Maryję, służebnica pokorna. Ponieważ tak naprawdę Maryja była przesiąknięta pokorą. Jej postawy, to wszystko, co robiła. Czytając w Ewangelii na przykład przy scenie zwiastowania, gdy anioł przychodzi i oznajmia jej, że będzie Matką Syna Bożego, to Maryja nie od razu zgadza się na wszystko, ale wyraża pewną niepewność. Jakże się to stanie? I to jest właśnie ta postawa pokory. Gdy wyraża to, co jest w niej, tak naprawdę pozwala, żeby prawda jeszcze bardziej się w niej umocniła i żeby z jeszcze większą siłą mogła odpowiedzieć tak Bogu, bo Jemu ufa i wierzy, że On ma plan i że On ogarnie to wszystko. To jest właśnie pokora. I życzę Wam wytrwałości w poszukiwaniu prawdy o sobie, w stawaniu w prawdzie przed Bogiem i tego, by żyć w prawdzie ze sobą i z drugim człowiekiem. Powodzenia!